Pierwsze suwalskie forum psychiatryczne dotyczące walki z depresją odbyło się w Suwalskim Szpitalu Psychiatrycznym. Spotkanie kilkudziesięciu specjalistów, psychiatrów, psychologów, terapeutów, pielęgniarek oraz kadry zarządzającej miało na celu przekazanie wiedzy i wymianę doświadczeń dotyczących pracy z osobami z zaburzeniami nastroju. Depresja jest niezwykle trudnym zaburzeniem, zarówno dla pacjenta, jak i jego otoczenia, bo w tym przypadku pomocy wymaga nie tylko chory. Zaostrzenie objawów depresji jest bardzo różnorodne, bo są lekkie przebiegi, są bardzo ciężkie przebiegi, ale każdorazowo człowiek wypada z pewnych funkcji życiowych i rodzina jest naturalnym, najbliższym obszarem, źle się wyraziłem, może nie obszarem, ale to są najbliżsi ludzie, którzy wspierają pacjenta, którzy wspierają chorego, którzy wspierają człowieka dotkniętego kryzysem i dlatego w pierwszej kolejności to wsparcie jest bardzo istotne, ale niejednokrotnie osoby wspierające też wymagają wsparcia, dlatego że wiele rzeczy się burzy w życiu, wszystko się zmienia. Człowiek, który pracował zawodowo, nagle wypada z funkcji zawodowych. Człowiek, który był aktywny, zmienia swoje usposobienie i tak dalej, i tak dalej. I dlatego to wsparcie, mądre wsparcie rodziny jest też związane z pomocą tej rodzinie też trzeba jakoś pomóc, żeby oni wiedzieli, jak postępować, jak właściwie się zachować, czy nadmierne współczucie jest dobre, czy może taka motywacja na zasadzie mobilizacji zbyt ostrej nie przyniesie odwrotnych skutków. No poza tym też wiedza i edukacja, dlatego że jest istotne, żeby człowiek chorujący na depresję wiedział, jak się zachować, ale też i rodzina, żeby wiedziała, jak postępować. Leczenie depresji jest długotrwałe, jednak nie wszyscy pacjenci wymagają hospitalizacji. Niezwykle skuteczne okazuje się wsparcie realizowane między innymi przez nowo powstałe Centra Zdrowia Psychicznego. W Suwałkach po pomoc w kryzysie psychicznym może zwrócić się zarówno pacjent, jak i jego rodzina, która jest niezwykle istotnym uczestnikiem procesu terapii. W poradni zdrowia psychicznego, szeroko rozumiane i w tej chwili w centrum, takie wsparcie jest możliwe. Właśnie to jest ten postęp, który się realizuje w związku z tym, że leczenie kompleksowe daje zupełnie inne rezultaty, bo człowiek nie choruje w jakichś wyizolowanych warunkach. Jeżeli człowiek choruje, to choruje w konkretnym kontekście, w konkretnym środowisku, w miejscu pracy i tak dalej. I wiele rzeczy się zmienia, też nastawienie ludzi i dlatego takie wsparcie jest potrzebne. Praca z psychologiem, praca nad sobą, jakaś taki rozsądek, mądrość postępowania. Centrum Zdrowia Psychicznego powstało w ramach krajowego pilotażu kilka miesięcy temu. Okazało się strzałem w dziesiątkę. Przez te pół roku możemy ocenić przynajmniej wstępnie, jakie jest szczególnie zapotrzebowanie na usługi i dlaczego to centrum było takie ważne. Otóż, proszę Państwa, od 1 lipca 2018 roku myśmy przyjęli w tym centrum 6,5 tysiąca pacjentów. To jest znacznie więcej niż przez lata ubiegłe. W związku z tym myślę sobie, że to nie świadczy wyłącznie o tym, że zwiększyły się liczba zaburzeń na naszym terenie, ale dostępność się zwiększyła. Dlaczego terapia środowiskowa przynosi tak dobre efekty? Pacjent cały czas utrzymuje się poza oddziałem zamkniętym. Oddział zamknięty zawsze jest traumą. Dla każdego i zdrowego, i chorego zamknięcie jest traumą. W związku z tym ten kierunek sprawia, że ten chory, nawet jeżeli cierpi, nawet jeżeli te zaburzenia są, nawet jeżeli te kryzysy się pojawiają, to one mają przebieg łagodniejszy i ci ludzie są spokojniejsi w tej swojej chorobie. We współczesnym, pełnym stresu i pośpiechu świecie kryzys psychiczny, zaburzenia nastroju dotykają coraz więcej osób. Na szczęście rośnie również nasza świadomość, dzięki której chętniej sięgamy po pomoc.